Fiat postanowił udowodnić, że Bravo to solidne auto, proponując nam test na długim dystansie. W ciągu kilku miesięcy pokonamy nim 50 tysięcy kilometrów, podczas których sprawdzimy wersję Sport wyposażoną w najnowszą, wysokoprężną jednostkę 2.0 Multijet o mocy 165 koni mechanicznych. W wersji Sport znajdziemy również seryjny system Blue & Me, który poza zestawem głośnomówiącym ma jeszcze jedną niespotykaną w innych autach funkcję – EcoDrive, czyli system odczytujący dane eksploatacyjne pojazdu, takie jak przyspieszanie, hamowanie czy rozruch. Informacje te zapisywane są na twardym dysku auta lub pendrive'ie, po czym zainstalowany w komputerze osobistym program EcoDrive analizuje te dane i wyznacza indeks jazdy ekologicznej. Aplikacja wskazuje nam również, jakie błędy robimy podczas prowadzenia samochodu. Uczy nas więc dbać o środowisko. Już po przejechaniu pierwszych kilometrów wiemy, że test nie będzie należał do łatwych. Pod maską auta znajduje się bowiem mocna jednostka, która zachęca raczej do dynamicznej niż ekologicznej jazdy. 165 koni mechanicznych i 360 Nm mówi samo za siebie. Pewnym potwierdzeniem niech będzie to, że w trakcie pokonywania pierwszych 3000 km komputer pokładowy Bravo wyświetlał średnie spalanie 7,4 litra, czyli 2 litry większe niż podaje producent. Dynamicznie jeździe sprzyja również podwozie kompaktowego Fiata, które zestrojono sztywno, a w dodatku wyposażono w niskoprofilowe 17-calowe koła z szerokimi oponami. Dzięki temu na szybko pokonywanych zakrętach nadwozie auta zachowuje się bardzo stabilnie, jednak warunkiem dobrego prowadzenia jest równa nawierzchnia.